Halo, dzień dobry moi drodzy. Mamy dla was niesamowitą informację. Cześć Niedźwiedziu. Cześć Ignacy. Co, skrolujemy na trzy? No. Raz, dwa, trzy. Tak, moi drodzy, wielka żydowska plaga rozpełzła się. W tym momencie z Konstantynopola odchodzi światło dobroci i kupców. Wraz ze mną jest pan Niedźwiedź, który jest na swoich etnicznych ziemiach. Ja wcielam się w Nowej Jeruzalemie. Witamy was w nowej serii. Paweł i Gaweł. Cześć Niedźwiedziu. Witaj Ignacy. Wiesz, że mam zadanie, żeby poprawić relacje z Nowej Jeruzalem? A ja mam zadanie, żeby poprawić relacje z etnicznymi ziemiami, jeżeli dobrze pamiętam. To powinniśmy poprawić te relacje. Zdecydowanie, słuchaj, bo ty robisz mi loda, ja ci w dupę, czyli ty mi wysłałeś role marriage, okej. Okay. Jeszcze w ogóle ten świecznik żydowski tam najlepiej. Przy Nowej Jeruzalem. Najlepiej po prostu. Dobra, jesteś moim przyjacielem. Ty, patrz ile krajów mnie nienawidzi, pewnie dlatego, że jestem Żydem. No wszyscy nas nienawidzą, nie rozumiem. Pięknie, masz ten piękny świecznik. Dzięki temu mamy jednego doradcę więcej. Tak generalnie żydowska liga jest chujowa strasznie. Ja sobie dałem tę kulturę, halo. Kulturę? Ja dałem sobie Syrian. Ja sobie dałem gotycką, bytyfy. Poczekaj, cool culture. Rzeczywiście, to zmienia tylko w tej, w stolicy. Tak, tak, zdecydowanie. Czyli musiałem, powinienem był dać turecką w sumie. Chociaż... wiesz co, Turkish jest accepted culture u mnie. Tak. Gdzie się to sprawdzało? Kultury? Gdzie to było? Masz główną tą zakładkę governmentu chyba. I a, tam... tu było, okej. Okay. Turkish i Syrian. W ogóle Turkish... patrz, nie rządzi. Duke Niedźwiedź pierwszy etniczny. Już patrzę. Okej, okay, dobra, już widzę. A u ciebie, zobaczmy. Ignacy Faryzeusz. Ignacy Faryzeusz. I R też będzie Ignacy Faryzeusz, więc to będzie po prostu Ignacy Faryzeusz II. No jestem z dynastii Faryzeuszy i moim pierwszym celem personalnym jest dostać się do... Gdzie oni, kurwa, mi dali Jerozolimę moją? Halo? Jerozolima jest w... Al-Quds? Al-Quds. To jest, gdzie jest Jerozolima? To jest moja Jerozolima. To jest mój pierwszy cel personalny, to muszę zdobyć i zmienić tutaj na stolicę mojego kraju. To jest mój cel. Jaki jest twój cel, panie Niedźwiedziu? Mój cel? Wypchać cię z handlu konstantynopolskiego. Nieprawda. Nieprawda. Mamy mały problem. Jaki? Mamy wspólne cele w takim razie. Ale ty byś miał więcej centrów handlowych. Już zresztą mam. O Jezus, jeden. Mam tylko w Hundegiwarze mam. A canik? A canik? To jest ten, estuary. Dziękuję bardzo, to jest rzeka. Klizmirak, Eskumar. Co to jest w ogóle? No, rzeki, ujście rzeki. No, więc a proszę cię bardzo, ty możesz sobie zdobyć Bezarabię, będziesz miał ujście Dunaju tam, możesz sobie Ragusę zdobyć. Oczywiście. No właśnie, więc proszę tutaj tak nie mówić. No i co, moi drodzy, gramy. Tak, bo chyba sobie oznaczę rywali na start. Kogo w ogóle dajesz sobie? Nowy Jeruzalem. Nie, czekaj, muszę jakiś łaków sobie pooznaczać tutaj, który chcę zjeść na szybkości. Jak ty się nazywasz? Karaman, mogę ciebie? Węgry, to mój główny wróg, ja to czuję. Oni Karaman. Nie chcą Żydów u siebie. Karaman ma żydowską flagę też u siebie, ale to ja jestem prawdziwym Żydem i wszystkim im pokażę. A Kojunlu, nie, mogę Kara Kojunlu ustawić sobie na rywala. Wenecja, drugi etniczny wróg. I plan jest taki, że każdy z nas rozchodzi się w drugim kierunku. Ja chcę pójść w kierunku, że tak powiem, handlu jedwabnego, a ty w stronę? No, Europy. Do Europy. Do Austrii, do Wiednia. Myślę, że wiesz, to będzie naszym pierwszym wrogiem, tak chciałbym tylko zasugerować delikatnie. Genua, tak troszeczkę nam tu handlu podkrada, mój przyjacielu. No, to ta prawda, tylko że ona jest w cesarstwie jak na razie. No, wiesz, tam cesarstwo. Jak wyjdzie z cesarstwa w 1500, to będziemy mogli ją zaatakować, spokojnie. Dobrze, ja nie mogę się już doczekać. To co, otrzymujemy? No kurde, no chyba tak, no co tu więcej robić, no. Dawaj. No dawaj. Go. Ach, stało się. Żydzi przygotowują się do podboju całego świata. Etniczne ziemie są gotowe do walki. Okej. Okay. A, bo ja może odtrzymam, co? Jest otrzymane. Czekaj, na dwójeczkę? Na początek niech się rozrusza wszystko, gierka nam. Wyślę sobie do ciebie poprawy dyplomatę na pewno. Mamy tylko 96, a potrzebuję mieć z tobą więcej. 100, żeby dostać plus jeden do deep repu. I co? I Karaman muszę klejma zrobić. Ja robię klejmę na Albanię, która ma generała trzygwiazdkowego. W ogóle pochwalę się moimi super ideami, które stworzyłem, żeby nie było. No, zaraz też moje pokażę, to zacznij od swoich. Proszę bardzo, to są etniczne ideas. Idea pierwsza, dyscyplina plus 5%, czyli miłość, szczęście i radość. Bo jak mówi tutaj powiedzenie, bo nakurwiać trzeba umieć. Dalej, za etniczne ziemie, morale armii plus 15%, trzeba odbać to, co etnicznie moje. Dalej, murzyni do pomocy, trzeba werbować pod ludzi, jeśli mamy wygrać tę wojnę. National Manpower Mundial plus 15%. Nakurwiacze, zawodowi nakurwiacze mogą się przydać, Infantry Combat Ability plus 10%. Bo ty dłużej nad tym posiedziałeś, oszuście, nie miałem tyle czasu. Bezużyteczna idea, nie wiem po co to, Galley Combat Ability plus 5%, bo musiałem zbalansować mój kraj. Dalej mam płodność,
Murzyni rozmnażają się jak króliki i nie wiem dlaczego to jest development cost minus 10%. Nie mam żadnego pojęcia dlaczego, ale... Ja też nie wiem. Murzynów, to development jest bardzo tańszy, prawda? I na końcu jestem zajebisty, wszyscy mnie lubią, bo jestem zajebisty, diplomatic reputations plus jeden. Okej, okay, to ja teraz ja może moje pokażę. Niestety źle odmieniłem, Jerozolimska Ideas się nazywają, więc na wejściu mamy Jerozolimska Tradition, to jest National Tax Modifier plus 10%, Core Creation minus 10%, Siege Ability dałem sobie na koniec jako ambicje minus 5%, dalej mamy 15%, Moral of Armies 5%, tech Cost 10%, Global Trade Power 15%, Production Efficiency, Land Force Limit Modifier 15%, oraz, Władysław zmarł? Tak, Polska, czy nie, Polska ma Unię z Litwą. O, okay. Nie ma! I nie National ma. Force Limit Modifier na końcu. Polska stracili? Ma Unię z Litwą. Heh, frajerzy. Śmieszne. Zniszczaj. No, bardzo dobrze. Nowe Jeruzalem, pięknie to wygląda, naprawdę. Pięknie, co? Tak pływamy, patrolujemy nasz handel. Dokładnie, ja jestem bardzo zadowolony z tego obrotu sprawy. Ile mam przyrostu? 3,43. Okej, okay, mam już ulepszone. Conquer Kayseri. Gdzie jest kurwa Conquer Temes. Gdzie jest Temes? Remove Albania from the map. O! Jest! Bardzo ładne. O, ja też miałem Trabzon from the map, ale wziąłem co innego. Przyjacielu, mam dla ciebie pomysł. Taki? Idziemy na wojnę? Ja idę na Albanię. A ja idę na to takiego łaka obok. No to ja idę na Albanię. Do widzenia. Nie przerywaj mi teraz mojej walki z Albanią. To jest bardzo ważna walka. Kurwa, jaki generał. Jezus Maria, to jest ten ich król. Czy dwugwiazdkowego generała dostałem w pierwszym strzale, wiesz? No, dostałem jednogwiazdkowego, niestety. 4-2-1-0. Miło. Oni weszli na moje etniczne ziemie, dosłownie. Tym razem mogę mówić dosłownie, że to są etniczne ziemie. Wzywam cię do wojny. Jak ty mnie wzywasz do wojny? No co ty? Boga w sercu nie masz? Naszego Jahwe? Czy jak mu tam było? Tak. Jahwe, tak. Mam go. To jest ten, który jest. Ja jestem. Jezus, on rozwalają moją armię. Jak to jest możliwe? Dobra, wygrałem. Masa jednostek plus 105 dyscypliny oczywiście, to daje rezultaty. Oh yeah. Zobaczymy, jak moja armia będzie walczyć. Gang Albanii został rozwalony. Gonisz prawdziwych Albańczyków? Oczywiście. W ogóle widziałeś te filmy, jak tam udowadniali, że ten gang Albanii wcale nie śpiewa po albańsku, bo ja choć ma kolegę z Albanii i on mu powie, że to nie jest. To... Widziałem, żenujące trochę. No, w Highlandsach się będę bił, to trochę słabo. Serio? Dostałem w dupę? Wycofuję dyplomatę z twojego dworu. Został już wycofałem. Złożony. To wszystko jest dlatego, że pewnego dnia wszedł do twojego tutaj tam zamku i zobaczył, jak liczysz pieniądze. I powiedział, tak się nie robi, dlaczego te pieniądze nie wylądowały jeszcze w etnicznych ziemiach? A wtedy twój król powiedział, bo to są nasze pieniądze. I on się obraził, tupnął nogą i wyjechał. To takie dosyć przykre, nie? No, bardzo. Moim zdaniem, bardzo. O, nie zająłem tego fortu w porę, szkoda. Muszę zniszczyć te zamki, które nie są mi kompletnie do niczego potrzebne. Zostaję tylko w Konstantynopolu. Ty powinieneś zbudować zamek tam w tym, w Kocaj. Zresztą masz tam zamek, super, czyli jesteśmy bronieni, nic nie przejdzie przez naszą cieśninę. Nie, zdecydowanie, nie ma szans. A dlaczego, w sumie, wiecie dlaczego Żydzi akurat tutaj zamieszkali u nas? Bo, zauważcie, że jeżeli ktoś chce się dostać z Azji do Europy, no to musi przez nas przejść. Zdecydowanie. Hajs musi płacić. Nie hajs, tylko, że tak powiem, należną opłatę transportową. Tak. Tak. I to nie płacić, tylko ochotniczo uiścić, ewentualnie. O, dokładnie. No, więc proszę tutaj nie insynuować, jakoby ktoś tutaj od kogoś nienależnie nabierał jakieś pożyczki, pieniądze i tak dalej, bo tak nie jest, więc proszę sobie tutaj nie folgować, panie niedźwiedziu, dobrze? Ja wysyłam żydowskiego kupca do handlu konstantynopolskiego. A co, chcesz tam sobie zbierać? Tak, będę zbierał. Okej. Okay. Będę to robił, odważę się, zrobię to. Genua tu jest do pociśnięcia, Knightsi. Fabricate Claim. Jak robimy sobie z Morzem Agańskim? Chcesz sobie tam zabierać jakieś te wysepki tym pajacom wszystkim? Bo na razie tam niewiele pozabieramy i tak, nie? Naxos możesz sobie zjeść. O, nie, w sumie to wszystko, nie? No niekoniecznie. Tak Siko to niespecjalnie po twojej stronie. To jest Genua akurat. To jest twoje. No Siko i Rhodes jest moje, a ty sobie bierz te Naxos i te wyspy inne, no, nie? No dokładnie, tam jest taka linia nasza. No jeszcze Kretę wezmę, bo to ona tak ładnie... Ja sobie Cypr wezmę, spoko. Możesz sobie mieć Kretę. Chociaż wiesz co, Kreta by mi się przydała do fabrykowania na Mameluków. No, ale mi się przyda bardziej do pieniędzy. W żaden sposób. Kreta nawet nie ma żadnego handlowej wartości, niczego specjalnego. Ma wartość etniczną. Masz Ragusę i masz Korfu. Ma wartość etniczną? Koniec. Basta. Powiedziałem. Zaraz ci człowieku Korfu zabiorę. A to z Wenecji, Wasel. O, ty już chcesz zacząć walkę? Już no dobrze, Jezus Maria. Żartuję, a ty już na żartach się jak zawsze nie znasz.
bo ty jak zwykle od razu próbujesz tutaj kraść wszystkie pieniądze złodzieju. Nie, życie. To jest dobry pomysł, to co robię obecnie, ale może nie, to nie jest cię, dobry Żydzie, jesteś czułeś, może jak kilka nam farli giną, to jest takie osamotnieni w swojej wierze. Nieprawda, jesteśmy braćmi w wierze, nie osamotnieni. Ale wszyscy są innego wyznania. To, że wszyscy ci mówią, że są jacyś, to wcale nie znaczy, że mówią, że mają rację. Powiedz mi, jak my ich nawrócimy na Jewish, będziemy musieli wziąć religijne na start, nie ma innej opcji. No, tak będzie trzeba zrobić. Swoją drogą, trzeba było wziąć Missionary Strength jako jedną z idei, nie? No, w sumie, jak teraz tak na to patrzę. No. Nie głupie, nie głupie. Nie głupie, nie? Mogę zmienić government, ale czy ja chcę zmieniać w government? No ja Despotic sobie wziąłem na starcie, wiesz, bo to daje ten nasz Lone Andres, który jest w sumie lepszy. Unjustified Demands. Dlaczego nie mogę... Aha, muszę mieć 300 developmentu, żeby zwiększyć moją tą... Aha, mój government, tak. No cóż. Pewnego dnia zwiększę. Na razie jestem księstwem. Bo ja nie oszukuję gry i ja wiem, że jak ja mam tak mało developmentu, to jestem księstwem, a nie... Swoją drogą, możesz powiedzieć o fajnym patencie, który wykminiłeś. Ten z Bizancjum. No to można na start stworzyć Bizancjum, w sensie można być na start Imperium, taki trik zrobić. Nie dając tego na start sobie tam w ustawieniach Custom Nations, ponieważ jeżeli weźmiecie sobie kulturę grecką i będziecie wiary prawosławnej i zabierzecie prowincje tutaj, te, które teraz wam pokazuję, o dokładnie te prowincje tutaj wszystkie, plus 4 prowincje po tej stronie, to od razu na start macie decyzję, żeby odtworzyć Bizancjum i dostajecie opcję, że możecie albo przyjąć idee bizantyjskie, które normalnie Bizancjum ma w grze, albo pozostać przy własnych ideach. No jeżeli pozostajecie przy własnych ideach, to po prostu nazwa wam się zmienia i dostajecie... Trójeczkę daję. Emperor, dobrze. I to jest fajne, ponieważ oszczędzacie na tym punkty, które moglibyście wydać tam przy Custom Nations, tam kiedy macie tylko 200 punktów do rozdysponowania. No chyba, że zwiększycie to w ustawieniach, bo można tam ponad do 1000 to zwiększyć. A za 1000 punktów można zrobić całe Niemcy Adolfa Hitlera. Spodane. Tak? Można? A to tylko ziemię, tak? A pewnie idee jak tam? Idee losowe całkowicie. O, ja pierdolę, jak ja widzę tego eventu. Co jest, kurde? The Nobility Estate Lose 5 Loyalty. Czasami takie eventy są, co zrobisz? Nobles demand old rights. To jest straszne. O. Dobra. Prawie tak straszne, jak RPGowcy się denerwują. Oj, ty nie za... O. O kurwa! Co? Nie włączyliśmy eventów pani Basi. O nie! Co robimy? Nic. No, przebolejemy to. Ja wiem, że to ciebie boli, że nie zobaczysz paktu z trzaskanej krwi. No właśnie chciałem, cholernie. No, ja... Ignacy, musisz być dojrzałym człowiekiem. Widzowie tego od ciebie wymagają. No musisz jestem przestać dojrzałym. Patrzeć wstecz. No nie jestem wstecznikiem. Musisz się skupić na tym, co przed tobą, a nie za tobą. Co? A wiesz, co jest przed tobą? Nie wiem. Wpierdol od moich etniczek jem. No więcej armii na razie niż ty. Na razie, to jest dobre słowo. Na razie. Tak będziesz mi mówił, kiedy już chcemy skończyć. Na razie. Już się zaczyna po prostu kozaczenie. Mhm. Zostanie zniszczony, tak jak cię zniszczyłem Krymem. Tak jak cię zniszczyłem Krymem, tak i cię zniszczę etnicznymi ziemiami, chociaż jesteśmy braćmi w wierze. Nie możesz mnie zniszczyć właśnie, bo to wtedy nie pójdziesz do nieba żydowskiego. Stara wieszczka żydowska przepowiedziała, że może być tylko jeden żydowski władca. Nieprawda, bo wtedy nie pójdziesz do nieba, będziesz gojem wtedy. Kim będę? Gojem. Goj to jest dla Żydów cudzoziemiec. W sensie goj? Innowierca, tak, goj. Goj. Chyba tak, znaczy nie wiem. Ale to jest generalnie strasznie, jedziemy po stereotypach, wiesz, i to tak w sumie nie jest najlepsze na świecie. Ja bym chciał zauważyć, że ty masz w herbie gwiazdę Dawida, a ja mam w herbie te klucze watykańskie. Bo to nie jest gwiazda Dawida, tylko że to jest należyty etniczny herb, jaki mieć powinien każdy dobrze wierzący obywatel naszych cudownych krajów. Moim herbem pokazuje, że idę w innym kierunku niż ty i zamierzam pójść tam, gdzie ten herb będzie pasował. A, okej, okay. To było nawet, powiem ci, że takie ciekawe i z klasą to, co powiedziałeś przed chwilą. No dokładnie, no bo ja tylko takie rzeczy mówię, ciekawe i z klasą. No, no nie. No tak, jeszcze dam sobie taką kolorową flagę. Kurwa, zdobył mi stolicę, skurwysy. Żeby oczy jebało to, jak ona jest brzydka. Żeby przez całą sobie pisali, jaka ona jest obrzydliwa. Że to się nic w ogóle kupy nie trzyma. Chociaż, chciałem zauważyć, że tam jest jeden kolor, który zdradza, kogo zaatakuje w następnej kolejności. Tam jest kolor niebieski. Ile to garnizonu? Setka garnizonu, tak. Kurde, zdążyli zrobić garnizon. Czy tam przegrywasz z Karamanem? Wiesz co, nie, no zdążyli mi w ostatniej chwili, dosłownie na sekundę przed wejściem. Imperialistyczny Karaman niszczy Nowe Jeruzalem! Nie, już co, cali zajęci. Chodzi o to, że dosłownie przed sekundę, wszedłem do walki z nimi, to zajęli mi stolicę i tam teraz siedzi 100 ludzi. A ja niszczę Albanię i jestem zadowolony z tego. A jakże? Dobra, Karaman, słuchaj, moja propozycja pokoju będzie taka.
Mam obecnie, nie? No. Większy przychód niż kiedykolwiek Krymem. Tak? Tak. To tak całkiem, całkiem w pytkę, mordo. No, ale co zrobisz? Ach, Duke, pierwszy niedźwiedź etniczny jest wspaniały. 3-1-4. Lepszego, najlepszego nie było stać. Znałem się, jaki fokus sobie chcesz. Chyba administracyjne, nie? W ogóle już tak właśnie sobie przypomniałem, że fokus to nie jest głupia rzecz, zważywszy na to, że teraz nie mam jak skorować czegokolwiek. Powiem Ramazan to... i Dul Kadir są w koalicji przeciwko mnie. Wiesz, że halo, to... koalicja, nie śmiesz. Już masz koalicję? Już. Powodzenia. Swoją drogą wiesz, że ten, ranga twojego państwa wpływa na to, jak często może zmieniać fokus idei? Wiem. No, to... 5 lat chyba, jak jesteś emperorem, nie? Chyba tak. Emperor właśnie zmienia to chwilę, tak naprawdę. Tak, tak właśnie czułem. O, gang Albanii chce się poddać. Kto jest teraz w koalicji przeciwko mnie? Wszyscy moi sąsiedzi, to trochę z chuja. Przyszedłem wam ukraść widzów, fanów. O, proszę, dziękuję. No, zabrałeś. Znaczy ja 4 prowincje zabrałem w pierwszej rzucie, więc to może nie było takie mądre. O kurwa, mam 76 Aggressive Expansion z nim. Nie wiem, będzie kosztować korowanie tego. W ogóle sprawdźmy, czy moje idee działają. Jest! Core Creation Cost minus 10%. Ah. Tak, kocham to. Kocham moje idee. Też sobie dałeś Core Creation Cost na tradycji? O kurwa, Timurydziacy są fajni. Słucham? Też dałeś sobie Core Creation Cost na tradycji? Tak. Jezus, jakie mam zadanie ważne! No? Convert Albania to Jewish. O kurwa. To trzeba wykonać. No, ja bym o tym pomyślał. Remove Ramazan from the map, achieve religious unity. Ja mam trochę trudniejsze. To mam tutaj tego, rival of our rival, muszę z Sabaudią się dogadać, bo Sabaudia kogoś nie lubi, kogoś, kogo ja zrywalizowałem. No ja muszę się z Sirkazją? Okej. Okej. Sirkazja. Sure. Fabricate claim, może chciałbym zabrać Kosowo, bo w Kosowie jest złoto, a wszyscy wiemy, że Żydzi bardzo lubią swoje złoto, oni w takich mieszkach na szyi to noszą. Wiesz, no tak, oj tam w mieszkach, ty jesteś tak stereotypowy. Stereotypowy. W South Parku widziałem już te stereotypy. Widziałeś ten odcinek? Nie. Nie widziałeś? Nie. Jak Cartman zatrzymał tego Kyla, tego Żyda i mówi, nie przepuszczę cię przez most, dopóki nie dasz mi swojego złota. Jakiego złota? Dobrze wiem, że każdy Żyd ma pod kurtką mieszek ze złotem. To stereotypy, Cartman! Oddawaj złoto. Cartman nie ma żadnego złota. To stereotypy, oddawaj złoto. Nagle wyciąga taki złoty mieszek. Teraz nie przepuścisz? Wiedziałem. A, już nie mogę mieć jednego rywala. Halo. Jesteś za potężny. No, żeś wiedział. Nowym Jeruzalem. Żeś wiedział. A jak to... zdobędziesz te stare Jeruzalem, to zmienisz nazwę kraju? Tak. Oczywiście. Wtedy mogę się nazywać Izrael już. I będziesz zupełnie przypadkiem wysyłał swoich agentów do podsłuchiwania rozmów prezydenta Ameryki, tak? Zupełnie przypadkowo. Tak? No, tak też sądziłem. Bo słyszałeś o tej akcji, że siedzieli tam sobie, podsłuchiwali tam i tam sobie gadali po pokój wyżej siedział izraelski wywiad i podsłuchiwał. Coś słyszałem o tym. Ach, Izrael. Więcej Żydzi. Pieniędzy, więcej pieniędzy. Jeszcze nic nie mogę zbudować, ale więcej pieniędzy. W ogóle mentalność Izraela. Wszyscy chcą nas zniszczyć. Bardzo zobaczycie. Dobra. Wy mnie wszyscy chcecie zniszczyć. Ja im wszystkim pokażę, wiesz? Mhm. Ja to wiem, ja oczywiście, ja to rozumiem. Ja szanuję im. Wszystkim pokażę. Ja szanuję. Szanowałem cię, jak upadłeś Francją. Co za śmieć, głupi. No po prostu, nie dość, że ojebał, nie dość, że przegrał, to dalej jeszcze chce gadać. Ale i tak wyszedłem z tego obronną ręką. A no, obronną. Obronną ręką. Przegrywał po prostu, co się dało i potem obronną ręką, no. Wyszedłem z tego jak komunist z Polski. A nie. Co, Trebzond mnie lubi? Dlaczego mnie lubi? Bawarię. Okay. Austria zaatakowała Bawarię. No i co z tego? Na bogów. Austria, Bawaria? No. Pewnie nic z tego nie będzie i tak. To tego nic nie będzie, choć powstanie, jeżeli papon liktondę. Aż mój bratanek krzyknął. Nie wytrzymał napięcia. Jaką masz misję? Rival of Arrival, to ja mam tą samą. No, Sabaudy muszę tam polubić, muszą uwierzyć, że je kocham. Bo to nie jest tak, że mam ich w dupie, bo są daleko, ale no skoro jest taka misja. Niespecjalnie będziemy mieli sojuszników. House of Faryzeusz is shaken, no pojebało was? House of Faryzeusz. Przyznasz się bezbicie, że to jest rewelacyjna nazwa. Tak, to jest cudowny. Ej, mogę im rozkazać... O kurwa, co się dzieje? Wenecja powiedziała mi wojnę! Ratuj mnie! Ratuj mnie!
To co, uratujemy Liźwinę czy nie? Jak myślicie, moi drodzy? Napiszcie w komentarzu, czy sądzicie, że powinienem go uratować czy nie. A ja w tym momencie wam bardzo serdecznie podziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Ja mam Ignacy, wybyliście wy ze mną, był Niedźwiedź. A ja to dopiero 19 minuta, moim 20. No 20, ale pamiętam. Bo ty czekasz śmieć to do 21, nigdy w nie życiu. Nie czekam do 21 wcale, bo jest dopiero godzina 17. No ja bym jeszcze nagrał jeszcze jeden dzisiaj. Też bardzo chętnie, tylko mi się wydaje, że jak patrzę na ten stoper, to mi się wydaje, że adekwatnym posunięciem do tego stopera byłoby poczekanie jeszcze tych 30 sekund. Dobrze, kończymy, trzymajcie się ciepło, ja bym migracyjnie wyście wy ze mną. Widzimy się jutro, cześć, papa, hej!